Hej ludki, witam Was w kolejnym odcinku serii Detailing z Detailerką przy współpracy z Good Staffem. Dzisiaj będziemy testować woski. Przygotowaliśmy sobie wosk naturalny Show Wax i wosk syntetyczny SIO2 Wax. Więc pokażę Wam, jak działają, nałożymy sobie i porównamy. Przed aplikacją wosku istotne jest, abyśmy przestrzegali kilku ważnych zasad, gdyż im lepiej przygotujemy lakier przed nałożeniem tego wosku, tym lepiej będzie on leżał i wyglądał. Dlatego powinniśmy wykonać przynajmniej mycie ręczne, oczyszczanie lakieru poprzez dekontaminację, glinkowanie. Miło by było użyć cleanera przed woskiem. Dobrze jest go też wymyć IPą, alkoholem izopropylowym. Natomiast najlepszy efekt da nam polerowanie przed woskiem, gdyż usuniemy sobie ryski, wygładzimy ten lakier i wtedy ta powierzchnia będzie idealnie przygotowana pod wosk. Więc jako pierwszy przetestujemy sobie Show Wax. Jest to typowo letni wosk naturalny, który nadaje się właśnie na okres wiosenno-letni, na jakieś pokazy detailingowe. Jest on na pewno mniej trwały niż SIO2 Wax. Jednak daje mega efekt szklistości i bardzo podbija kolor lakieru. Dlatego sobie spróbujemy go nałożyć. Więc mam aplikator Workstaffa, który jest bardzo wygodny. Dzięki temu, że ma tutaj takie miejsce na dłoń, nie wypada z ręki. Lubię sobie aplikator dość mocno pomoczyć w wosku, żeby był, można powiedzieć, zaimpregnowany, żebym nie pracowała tylko tą częścią, ale troszeczkę większą. I pamiętamy o tym, że używamy małe ilości wosku, nie ciapiemy grubo, dzięki czemu będzie nam się łatwiej go docierało i będzie lepiej wyglądał. I kręcimy kółeczka. Jak widzicie, nakładam go sobie bardzo cieniutko, bez wielkiego docisku, gdyż jeżeli natrafimy na bardzo miękki lakier, jaki jest na przykład w Hondach, poprzez duży docisk, czy to aplikatorem, czy to później, jeżeli nałożymy go zbyt grubo, to mikrofibrą możemy porysować lakier. Dlatego raczej stawiamy na małe ilości wosku i na brak docisku. Jeśli nie znacie wosku, jest to świeżo kupiony przez Was produkt i aplikujecie go po raz pierwszy, warto jest sobie wykonać próbę na małym elemencie i sprawdzić, w jakim czasie on nam wysycha, kiedy wypadałoby go dotrzeć, żebyśmy nie zrobili tego za szybko lub za wolno, bo wszystko zależy od temperatury, wilgotności, więc warto jest to sobie sprawdzić. Dotarliśmy z Showa, teraz będziemy testować SIO2, a następnie sobie porównamy, więc próbujemy. SIO2 Wax jest woskiem syntetycznym z dodatkiem kwarcu. Jego trwałość wynosi około 2 miesiące. On nadaje się raczej na okres jesienno-zimowy, gdyż syntetyki bardziej używamy na jesień-zimę, natomiast naturalne na wiosnę-lato. Jeżeli chodzi o kwestię docierania, wszystko tak naprawdę zależy od temperatury, w jakiej aplikujemy ten wosk, od wilgotności, więc musimy sobie na bieżąco sprawdzać, jak nasz wosk nałożony na lakier się miewa. Więc niektórzy mają taką metodę, żeby sprawdzić, czy on się jeszcze marzy. Sprawdzamy sobie palcem. Jeżeli się już nie marzy, to sobie go docieramy. Natomiast można też słuchać takiego chrupania podczas docierania. Więc jeżeli sobie docieramy i on troszeczkę stawia opór i tak jakby słychać było, jakby się kruszył, to wtedy też już można docierać. Więc trzeba sobie na bieżąco sprawdzać, żeby nam jednak ten wosk nie wysechł za mocno. It's almost ready, we've been craving this all week. Więc tutaj mamy lakier jałowy, tutaj mamy Show Wax, tutaj mamy SIO2 i widać, jak fajnie obydwa woski nam przykamuflowały mikroryski. Jupi! Jak widzimy, hydro super działa, więc teraz pozostaje nam się cieszyć wspaniale zabezpieczonym samochodem. To koniec na dzisiaj, więc dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na mojego Instagrama.